Traktek to czołowy europejski producent materiałów do budowy nawierzchni kolejowej. Firma do sprawnego i szybkiego przewozu rozjazdów zmontowanych w blokach wykorzystuje specjalistyczny wagon. Jego najważniejszym elementem jest kołyska, na której umieszcza się poszczególne bloki rozjazdu. Załadunek odbywa się w hali na stanowisku załadowczym, na które wagon wprowadza lokomotywa. W celu utrzymania stateczności wagonu wysuwane są podpory zabezpieczające. Przed umieszczeniem rozjazdu na pokładzie kołyska ustawiana jest w położenie poziome załadowcze. Na tak przygotowany wagon można układać elementy ładunku. Za pomocą suwnicy pomostowej o udźwigu 10 ton na dolny, pośredni i górny poziom kołyski transportowane są poszczególne bloki rozjazdu. Jako pierwszy układany jest blok zwrotnicowy, a następnie blok szyn łączących. Ostatnim jest blok krzyżownicy. Ułożenie kolejnych elementów rozjazdu poprzedzone jest kontrolą prawidłowości położenia na wagonie bloku poprzedniego. Dla bezpieczeństwa transportu po obu stronach kołyski obrotowej instalowane są specjalne kotwy. Ostatni etap to obrót kołyski w położenie ukośne transportowe. Tak przygotowany do drogi wagon wyjeżdża z hali. Ładunek sprawnie i bezpiecznie dociera na miejsce dostawy. Po rozstawieniu podpór stateczności wagonu, obrócenie kołyski w położenie poziome oraz zdjęciu zabezpieczeń transportowych przystępuje się do zdjęcia ładunku. Do rozładunku rozjazdu stosowane są dźwigi kolejowe lub samochodowe o udźwigu 40 ton i wysięgu 10 metrów. Ważne jest, aby dźwig został ustawiony w sposób umożliwiający bezpieczne i swobodne ułożenie rozjazdu w wyznaczonym miejscu. W pierwszej kolejności przenoszony jest blok krzyżownicy, następnie blok szyn łączących i zwrotnicowy. Po rozładunku kołyska jest ustawiana w pozycję transportową i zabezpieczana. Wagon może wrócić do macierzystej jednostki Traktek Coltram Zawadzkiem.